Zaczęło się od tego, że jak się tutaj przeprowadziliśmy, to szukaliśmy fajnych miejsc, zwłaszcza takich, gdzie moglibyśmy dobrze zjeść, ale przede wszystkim mieć wieczorem gdzie wyjść i miło spędzić czas. W pewnym momencie uznaliśmy, że zrobimy takie miejsce sami. Temat, który wzięliśmy, to zamknięcie polskiej kuchni w rodzaj tapasów. Polskie tapasy, tak to sobie ukuliśmy i tak z nami zostało. W Podgórku robimy rzeczy od podstaw. Korzystamy z dobrych produktów i sami wypiekamy pieczywo. Chcemy, żeby Podgórko było prawdziwym miejscem spotkań. Do celebracji, do dzielenia się jedzeniem. A co na przyszłość? Chcemy pokazywać polskie wina i pokazywać, że one też świetnie do tego pasują. A potem pójść o krok dalej i tę zajawkę polską kuchnią przełożyć na koktajle. I je też parować z jedzeniem.